Ark poszukiwania Tsunade, jak sama nazwa wskazuje, będzie opierał się na znalezieniu i poznaniu tej postaci. Jednakże sam Ark zaczyna się od zupełnie czego innego, a konkretnie od infiltracji Konohy przez Itachiego i Kisame oraz w ogóle zarysowania organizacji, jaką jest Akatsuki. Nie tylko to się tu wydarzy, bo oczywiście są to kluczowe sceny dla fabuły, ale także równie kluczową technikę pozna Naruto. Mało tego, uda nam się zobaczyć trzy sławy w jednym miejscu. No nic to, przechodzimy do akcji. Ten arc zaczął się jakieś 30 sekund przed końcem odcinka. Niby mógłbym o nim nie wspominać, ale uważam, że te 30 sekund było całkiem fajne i tajemnicze. Przykładowo z rzeczy niewiadomych Kisame zapytał Itachiego, czy ma sentyment do wioski, na co ten odparł, że nie, pomimo że tak naprawdę ciągle ją kochał. Nie będę oceniał całości odcinka patrząc na taki mały skrawek, zrobiłem to w poprzednim arku. Plusów to Orochimaru stwierdził, że Itachi jest od niego silniejszy, co jest ogólnie prawdą, choć ciekawe, że przyznał to, jest to do niego niepodobne. Z drugiej strony mamy Jiraiya podglądającego sobie babki i to bardzo fajny kadr ogólnie. Chwilę później Ero Sannin odmówił pozycji Hokage, czego pewnie większość by nie zrobiła, ale ja jak najbardziej rozumiem jego podejście, też bym nie chciał niepotrzebnej odpowiedzialności. Bardzo mi się tutaj podobała gra oczami Kakashiego, Asumy i Kurenai, którzy w ten sposób sobie pokazali, że trzeba sprawdzić dwóch niezidentyfikowanych gości, czy później kiwnięcie głowy, by potwierdzić, że się rozumieją. Poznajemy tutaj w końcu Itachiego i Kisame i nieco nam zaprezentowali siebie. Zresztą przepychanka słowna Asumy i Itachiego bardzo fajna. Kakashi ponownie skopiował jutsu, co na plus, oraz to jak Naruto pojawiał się tylko co jakiś czas ze śmiesznymi przebitkami na to, że szuka kuponu na darmowy ramen, no mnie śmieszyło. Ładnie Kurenai się ugryzła, żeby wyjść z genjutsu Akatsuki, ale minusem jest to, że w ogóle próbowała złapać Itachiego w to genjutsu. W sensie nawet jej się to udało, ale skąd pomysł, że mogłoby to zadziałać? Z rzeczy niewiadomych nie wiemy, kim są osoby pokazane na początku, choć można się domyśleć, że to rodzice Sasuke. Również przez chwilę widać na ręce w krypcie Orochimaru pierścionek na dłoni i nie wiemy, co to oznacza, a to pokazuje nam, że Orochimaru kiedyś należał do Akatsuki. Dowiadujemy się też, że Sanninów jest trójka i właśnie ostatnią jest Tsunade. Z kolei Kurenai się zawstydziła, gdy Kakashi stwierdził, że ładnie wyglądają z Asumą, a to dlatego, że w przyszłości będą razem. Fajne nawiązanie. Itachi poruszył palcami, gdy Kakashi wspomniał o Sasuke, to dlatego, że Itachi ciągle go kochał i mu na nim zależało. Także padło tutaj imię Obito, choć poznamy go dopiero długo, długo później. Z kolei jeśli chodzi o miecz Kisame, to słyszymy tutaj nazwę Samehada, ale nie wiemy, że to żywy miecz i jakie ma zdolności. Odcinek przyjemny, oceniłem go na 7. Fajnie tutaj Jiraiya podszedł Naruto, że skoro nie chce z nim iść, to poprosi Sasuke, bo zna lepszą technikę niż Chidori, na co ten od razu leciał po swoje rzeczy. Też całkiem nieźle Itachi zniszczył Kakashiego swoim Tsukuyomi. Oczywiście szkoda kaszalota, ale nie można odmówić Itachiemu badasowości. Czuć bardzo mocno beznadziejność sytuacji, w której znalazł się członek Hatake. W końcu wejście Gaia, by pomóc kolegom, uratowało im życie, choć z jednej strony fajnie by było zobaczyć rzeź Kisame. Z minusów Kakashi w myślach mówi tak, jakby nigdy przedtem Itachiego nie spotkał, a przecież dość dobrze się z nim znał. Również mówione jest, że przeciwko Tsukuyomi Itachiego może działać tylko inny Sharingan. Nie wiem, czy to prawda, ale wydaje się zbyt OP. Gai stwierdził, że aby Sharingan dobrze zadziałał, trzeba się na nim skupić, więc lepiej patrzeć na stopy, ale to nie do końca prawda. Genjutsu można rzucić na różne sposoby. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, dlaczego Itachiego Mangekyou wygląda jak podstawowy Sharingan z trzema Tomoe, a to dlatego, że jeszcze Kishimoto na tym etapie nie wymyślił jego wzoru. Kakashi się zastanawiał, dlaczego Itachi go nie wykończył, choć mógł to zrobić z łatwością, a pierwszym wytłumaczeniem jest to, co powiedział Kisame, czyli oszczędza on oczy, bo jest chory. Z kolei drugą opcją jest też to, że on po prostu jest szpiegiem, o czym Kakashi nie wie i po prostu blefował dla Kisame, żeby ten go nie sprzedał. Dlatego też nie zaliczam do minusów wypaplania Itachiego, że szukają Naruto, bo mogło to być po prostu ostrzeżenie, a ponadto dostaliśmy tutaj potwierdzenie, że Naruto to syn Minato. Przez chwilę widzimy sylwetki postaci z Akatsuki, ale to trochę losowe kształty, jako że nie da się dopasować tam członków organizacji. Na końcu Itachi zarządził odwrót, twierdząc, że nie przyszli tu wywoływać wojny, choć znów mogła być to forma blefu, ale gdyby Gai odpalił 8 bram, to ani Samehada, ani Sharingan by tu nie pomógł. Odcinek oceniłem na 7,5.
Odcinek lekko prześmiewczy, a lekko poważny i dla mnie to plusik. Jiraiya także powiedział Naruto, że jest on podobny do czwartego Hokage, co jest oczywiście sensowne, bo to jego syn i nie uznaje tego za minus, bo ewidentnie nie chciał mu tego powiedzieć wprost. No i ten wygląd Itachiego patrzącego z góry na Naruto, bardzo dobry. Fajnie, że pokazano nam trochę więcej o postaciach z Konoszki, jak na przykład o zboczeniu Hiruzena, ale mało w tym odcinku było akcji. Także budowany jest hype, że Jiraiya to taki kocur i owszem, jednakże znając wszystkie zdolności Jirai i Itachiego, nie sądzę, by Sanin stanowił dla niego problem. Dzięki Susano po prostu by go zmiótł. W poprzednim odcinku Gai mówił o skupianiu się na Sharinganie, żeby Genjutsu podziałało, a w tym odcinku ta pani właśnie doświadczyła iluzji, nie skupiając wzroku na żadnej osobie. Rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to kto to jest na zdjęciu koło Kakashiego, a są to Minato, Obito i Rin, choć ta ostatnia dwójka wygląda nieco inaczej. Odcinkowi dałem ocenę 6. Ten odcinek głównie opierał się na masakrze klanu Uchiha, która na tym etapie była dobra i nieuciążliwa. Do tego bardzo tajemnicza, niepokojąca, uznawaliśmy wtedy Itachiego za nienormalnego zabójcę, który robi to dla zabawy. Kolejną rzeczą jest złamany nadgarstek Sasuke, potęguje to po prostu zło Itachiego. No i wejście Jirai na końcu jak zwykle OP. Nie widziałem tutaj rażących minusów, natomiast tajemnicą jest to, dlaczego Sasuke się lekko zdziwił, gdy patrzył na Itachiego we flashbacku, bo ten ewidentnie czymś się martwił. No oczywiście tym, że musiał wybić klan. Kishimoto chyba od początku planował zrobić go dobrym. Po rzezi klanu Uchiha powiedział Sasuke, by ten go nienawidził, wzmacniał się i krył, jeśli chce go zabić. To dlatego, że Sharingan rozwija się najlepiej podczas mocnych emocji, a Itachi był chory, no i nie chciałby ktoś go wcześniej zabił. Oceniłem ten epizod na 8, bardzo klimatyczny. Plusem jest masakra brata fizycznie i psychicznie za pomocą Tsukuyomi. Zarówno Itachi, jak i Jiraiya fajnie się tu zaprezentowali. Sanin w sumie pierwszy raz pokazał coś poważniejszego. Tak samo jego ostrożność do czarnych płomieni była ok i spoko, że zapieczętował Amaterasu, choć szkoda, że chyba nigdy tego nie użyje. Spoko też z buta wleciał tutaj Gai, a także przez chwilę widzieliśmy moją przyszłość w walizce. Dość sporym minusem odcinka są flashbacki, które dosłownie są scenami z poprzedniego epizodu. Za długie, niepotrzebne, chyba że ktoś ma demencję. Z rzeczy niewiadomych dla oglądających pierwszy raz można nie wiedzieć, dlaczego Itachi mówi w myślach, że jeszcze za wcześnie dla Sasuke, że jeszcze jest za słaby. Chodzi oczywiście o to, co mówiłem wcześniej, o jego przygotowanie. 7 to moja ocena, bo ogólnie odcinek był spoko, ale flashbacki sporo popsuły. Ogólnie ten odcinek w dużej mierze był śmieszkowy, tak jak to, że Gai wręcza Naruto strój taki sam jak ma on i Rock Lee, a Blondes się nim jara. Śmianko z Tsunade, że jest naiwniaczką, okazuje się, że Jiraiya jest bardzo bogaty, a oskamował Naruto z oszczędności. Z pozostałych plusów fajna jest motywacja Naruto. Pytał Jirai, czemu go ścigają, a gdy ten mu powiedział, że to przez Kyubiego, to ten zamiast się załamać, uznał, że musi stać się silniejszy. To był też prolog do treningu Rasengana, którego pokazano nam na końcu. Z minusów jednak to ten odcinek w większości był mało konkretny. Ogólnie nie był tragiczny, ale dopiero pod koniec się rozkręcił. Nie było tutaj też żadnych niewiadomych, a 6 to ocena, którą ode mnie otrzymał ten epizod. Kolejny spoko trening. Fajnie, że nadano temu rangę bardzo zaawansowanej techniki, której łatwo nie jest się nauczyć, ale też, że pokazano proces uczenia się i trudności z tym związane, ból rąk przez trening, że to nie jest jakaś tam bułka z masłem. Śmieszne, że Jiraiya się dobrze bawi z kobietami, gdy Naruto trenuje, ale też spoko, że z jednej strony dał mu wskazówki i narzędzia, z tym, że kazał mu się uczyć tego samemu, bo w ten sposób przyniesie to lepszy efekt. W ten sposób nie tylko uczył go techniki, ale i też samodzielności. Dobre też było to, że kot pomógł Naruto zrozumieć, co trzeba zrobić i od razu wyciągnął z tego wnioski, tworząc przy tym swój sposób na pęknięcie balonika. Nie znalazłem tutaj słabych punktów, a z rzeczy niewiadomych to to, że te lody są ważniejsze niż może się wydawać. Kiedyś przy tym nie jeden z nas będzie jeszcze wył. Odcinek oceniłem na 8,5, był bardzo konkretny. Fajnie został przedstawiony potworny ból ramion Orochimaru. Spoko też, że Jiraiya widzi potencjał w Naruto, ale nie pomaga mu nie dlatego, że hehe walić go, tylko musi to zrobić samodzielnie.
Ciekawe, że przedstawione to tak, że skoro Tsunade ciągle wygrywa, to coś jest nie tak i ona doszukuje się w tym problemu. Jak widać, faktycznie ma rację. Dowiadujemy się tutaj, że to Tsunade zapoczątkowała medyków w drużynach. Z minusów, jakim cudem z tego znaku za pomocą śliny zrobił znak Konohy. Także moim zdaniem, pomimo że trening wygląda na trudny i zdecydowanie więcej niż 3 dni zajął Naruto, to trochę mu za łatwo to idzie. Z niewiadomych to Kabuto powiedział, że kiedyś był lekarzem i jest to fakt, który będzie dopiero za wiele, wiele odcinków nam ukazany. Odcinek oceniłem na 7,5. Dobre było to, jak Jiraiya pokazał różnicę pomiędzy drugim etapem treningu Rasengana, a trzecim na drzewie. Widać faktyczny efekt działania. Na plus na pewno to, jak świetnie tutaj zachowała się Shizune, pokazując w sumie bardzo dobre skillsy, ale w przyszłości będzie niestety tylko trzymadłem dla Tonton. Tsunade też pokazała co nieco, rozwalając mur jednym ciosem i dając do zrozumienia, że nie ma z nią żartów. Orochimaru tutaj szantażuje byłą koleżankę tym, że wskrzesi jej ukochanych, to jest po prostu złe, ale jest plusem. Z takiego pół minusa to to, że odcinek jest dość mocno przegadany, choć rozszerza trochę historię Tsunade. Nie widziałem tutaj żadnych tajemniczych scen, a odcinek oceniłem na 6,5. Plusem jest to, że świnia jest bardziej ogarnięta niż niektórzy ludzie i je pięknie z miseczki. Bardzo dobre jest to, że Jiraiya potrafi być mega poważny, co się z nim nie kojarzy patrząc na całokształt. Większość go kojarzy z hehe starym śmiesznym typkiem. Z kolei z drugiej strony monolog Tsunade o bezsensowności bycia Hokage też był trafny, bo faktem jest, że wszyscy oddali życie za wioskę. No i w końcu trudność wyboru pomiędzy dwiema nieciekawymi opcjami. Z jednej strony wskrzeszenie ukochanych, ale kosztem wioski. Z drugiej strony prawdopodobnie oddanie życia za Konohę, będąc Hokage, no i mając niepotrzebne obowiązki. Jeden palec przeciwko Naruto także robi robotę, bo zarówno animacja, jak i potęga była tutaj świetnie ukazana. Z rzeczy niewiadomych nie wiemy, czemu Tsunade boi się krwi, a przecież jest medycznym ninja, więc miała z nią dużo do czynienia. Nabawiła się strachu po tym, jak nie zdołała uratować ukochanego. Odcinek dobry, otrzymał ode mnie 8. Plusem jest znowu poważny Jiraiya, który wprost mówi Tsunade, że jeśli ta zagrozi wiosce, będzie musiał ją zabić. Ten odcinek w dużej mierze opowiadał o naszyjniku Hashiramy, Danie i Nawakim, z tym, że niestety patrząc na ogólną historię, jest to minus, jako że to wszystko tak naprawdę przestaje mieć znaczenie po tym arku. Ani Dan, ani Nawaki, ani naszyjnik nie odgrywa istotnej roli. No tak, szczerze to ten naszyjnik jest tu najważniejszy. Oczywiście smutek bijący z tragedii Tsunade również mnie tknął i jest to plus, szkoda tylko, że tak naprawdę niedługo przestanie być to istotne. Dałem temu odcinkowi 5. Z dobrych rzeczy to one shot na Shizune, jednakże jest to dla mnie koniec. Oczywiście jak zazwyczaj rozumiem zamysł tego odcinka. Flashbacki i różne rozmowy miały za zadanie pokazać rozterki Tsunade i niezdecydowanie co wybrać, jednakże nie uważam, że to było szczególnie potrzebne. I w ten oto sposób 3/4 odcinka finalnie jest mało istotne. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a sam odcinek także oceniłem na 5. W sumie spoko było to, jak Tsunade powiedziała, dlaczego nie wybrała opcji wskrzeszenia, po czym od razu przeszło do ataku. Zadziwia również potężna siła Tsunade. Bardzo dobre jest też to, jak Kabuto był pewny siebie, ale Tsunade go jednym ciosem powaliła. Tutaj Kabuto sprytnie zranił samego siebie, aby pokazać krew Tsunade i w ten sposób ją sparaliżować i ogólnie zaprezentował się tutaj całkiem badasowo. Nie wiemy skąd też ta siła Tsunade pochodzi, bo dotychczas nie było to normalne, aby jednym ciosem niszczyć mury. To oczywiście jej własny styl walki poprzez skupienie czakry w jakiejś części ciała. Odcinek oceniłem na 8. Mam świadomość, że niektórzy nie przepadają za humorkiem w poważnych sytuacjach, ale mnie bawi, że Orochimaru z pomocą Kabuto przyzwał 2 giga węże, a Naruto i Jiraiya po małej żabce. Ogólnie to chyba jakaś tradycja tego anime, żeby kopać i bić słabe baby. No Tsunade słaba ogólnie nie jest, ale w tamtym momencie bardzo bezużyteczna. Podoba mi się też to, że Naruto wpadł na pomoc Tsunade, zrobiła się pod niego muzyczka, ale Kabuto sprowadził go do pionu po prostu jak leszcza, atakując go w nogę, by ten miał problem chodzić. Z drugiej strony, choć to nie pełna moc Naruto ani Rasengana, to był to jeden z lepszych Rasenganów, jakie dostaliśmy. Naruto miał tam jakiś plan, przygotował się pod niego i po prostu wykonał. Nieźle. Minusem są flashbacki, znowu ich mnóstwo. Tutaj także nie uświadczyłem tajemniczych treści, a odcinkowi dałem 9.
Ponownie uważam, że bardzo dobre jest to, jak antagoniści nie są z papieru. Gdy Naruto użył podstępu i poważnie zranił Kabuto, ten dzięki wiedzy i sprytowi wyleczył się z części ran, choć jak sam przyznał, zużył większość swojej czakry. Bardzo też spoko, że Orochimaru postanowił wykorzystać moment i zabić Naruto, ale Tsunade mu uratowała życie. Ogólnie podoba mi się to, że Orochimaru się nie bawi. Chciał zabić Naruto, Tsunade stanęła mu na drodze, to nawet gdy jej potrzebował, a ta się stawiała, postanowił ją dobić. Z kolei plot armorem można by uznać Sozo Saisei, jednakże w tym przypadku jest ona budowana jako najlepszy medyk posiadający niewiarygodne zdolności, więc wybaczam. Zresztą finalnie i tak nie będzie najlepsza w regeneracji. Kabuto powiedział Tsunade, że przeciął linię czakry aż do serca, więc nie uda się uratować Naruto, tymczasem ta to zrobi. Strasznie to słaby plot armor, wystarczyło kilka łez. Kolejnym minusem jest to, że Orochimaru powiedział, że tylko głupiec chciałby zostać Hokage, a przecież on sam chciał. No i flashbacki. W tym arku było ich tyle, że pewnie jeden czy dwa odcinki można by oszczędzić, wywalając je. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, że nadużywanie Sado Seisei wcale nie skróci jakoś znacząco życia Tsunade, jako że dożyje ona co najmniej 70, o ile nie dłużej. Odcinek oceniłem na mocną 7. Ten odcinek opiera się głównie na walce pomiędzy trójką Saninów i ich przywołańcami. Co ciekawe, była ona bardzo fajna, mimo że to jakieś olbrzymy. Każdy z nich zaprezentował się bardzo dobrze. Spoko tutaj Tsunade przyciągnęła Orochimaru i mu przywaliła, a później jeszcze wiele, wiele razy. Niesamowicie od strony taijutsu pokazała się przyszła Hokage i w sumie Orochimaru nie powinien był tego przeżyć. Z kolei wężowaty, jak to on, jednak nie zginął. Spoko relacja przez to wszystko nawiązała się pomiędzy Tsunade i Naruto. Z niewiadomych jest to, że Orochimaru stwierdził, że nawet jeśli ona go nie uleczyła, to ma inne wyjście. Chodzi tutaj o podmianę ciał. W sensie nawet to jest powiedziane, ale nie wiemy w jaki sposób to robi. Odcinek oceniłem na 8. Odcinek w 100% śmieszkowy, bo to filler, także można ominąć, choć jak dla mnie był fajny, bo był relaksujący, nie skupiał się na niczym innym. Z takich rzeczy tam było to, jak Jiraiya poszedł do gorących źródeł z nadzieją, że będą tam jakieś młode dziewczyny, tymczasem na początek dostał małpy, później przyszli mężczyźni, później stare babcie, następnie grube stare kobiety, a w końcu przyszły młode, to ten już był ugotowany jak kurczak i uciekały. Dwaj goście, którzy przyszli pod łuk do Tsunade, ciągle byli orani. Raz Naruto ich sklepał, później tłum po nich przebiegł i tak dalej. Tylko po to, by się okazało, że rok temu Tsunade dług spłaciła, więc wszystko na nic. Minusem jest jedynie to, że to filler, a tak naprawdę nie zmienia jakoś znacząco fabuły, więc mógł się odbyć jak zwykle. Z rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć, jest to, że już w tym odcinku zostało nam zaspoilerowane, jak zginie Jiraiya. Patrzcie na te bul bul bul. Odcinek oceniłem na 7, dobrze mi się go oglądało. Już na początku dostajemy sikającego Akamaru w powietrzu, co może się wydawać śmieszną scenką, ale to rzeczywiście będzie użyteczne. Również później Konohamaru napierdziela motorówkę 50-letniej babci. Nice. Także spoko jest to, że Iruka tłumaczy Naruto, że wioska musi pozorować, że nic się nie stało, bo inne kraje mogą wykorzystać ich słabości i zaatakować, gdy ci są osłabieni. No i boli w serduszko to, w jakiej beznadziejnej sytuacji znalazł się Rock Lee. Minusem jednak jest to, że to nic nie znaczy. Wiem, że mówiłem to kilkukrotnie w ocenianiu arków, ale w tym odcinku jest to dość dobitnie pokazane. Nie możemy jednak, oglądając pierwszy raz, tego wiedzieć. Tak samo jak tego, o co chodzi z tym, że Tsunade zapytała, czy Shikaku opiekuje się jeleniami. Odcinek oceniłem na 6,5. Ten odcinek także opiera się na smutnej sytuacji Roka, a nawet jest zaskakujący, ponieważ Sakura kolejny raz zrobiła coś miłego dla niego. Chyba wyparłem to z pamięci. Fajnie też Tsunade wbiła do rezydencji bez żadnych problemów, ale tylko po książkę. W sumie samo to, że edukowała się, by pomóc Rokowi, pokazuje, że coś tam jej zależy. Nieważne, czy dla siebie, by być lepszą medyczką, czy też by mu pomóc, ważne, że się stara. Minusem jest to, że znowu ultra leszcz, jakim jest Konohamaru, jest w stanie sobie od tak wejść do rezydencji i zabarykadować się w środku. Rozumiem, że mają mniej ludzi i tak dalej, ale serio? Jakie są ważniejsze obiekty do chronienia w wiosce poza granicami? Nie zauważyłem tutaj niewiadomych rzeczy, natomiast sam odcinek oceniłem na 6.
Ten odcinek składał się z masy flashbacków z historii rocka, co nawet nie było złe, mimo że to te same, co już kiedyś się powtarzały. Super, że przynajmniej w pierwszej serii kreowano postaci poza główną obsadą, które nie wydawały się odstawać od Naruto i Sasuke jakoś bardzo. Szkoda było tutaj Roka, jako że ten był w beznadziejnej sytuacji, nie miał na nic wpływu, w zasadzie życie mu się zawaliło. Podobała mi się również zasada Gaja, który świadomie narzucał sobie absurdalne wyzwania, jeśli coś mu się nie uda, aby ćwiczyć w razie niepowodzenia, w sumie bardzo to sprzyjające progresowaniu. Dodatkowo Gaj zasugerował, że jeśli Lee nie przeżyje operacji, to ten zginie razem z nim i ja jestem w pełni w stanie uwierzyć, że byłby on gotów poświęcić życie. Również całkiem spoko, motywująco zakończył się ten ark, po pierwsze, bo Tsunade znalazła sposób na zwiększenie szansy powodzenia operacji, a po drugie została oficjalnie Hokage. Minusów nie znalazłem, prócz tych, o których powiem w podsumowaniu. Rzeczy, których można było nie wiedzieć, również nie wynalazłem, a odcinek oceniłem na 8. Był dość smutny i to było dobre. Średnia tego arku to 7. Mam jednak dość mieszane uczucia co do ostatnich 4 odcinków, z czego jeden był filerem. Mianowicie wszystkie te odcinki były spoko, dobrze się je oglądało, z pewnością bym polecił obejrzeć po raz pierwszy, ale przy rewatchu mam wątpliwości. Historia Lee może przybić do tego stopnia, że będziecie płakać, ale mając świadomość, że operacja się uda i tak naprawdę wszystko jest nieistotne, to mi to odbierało radochę. W sensie wyleczą go i git, ale nie będzie z tego powodu konsekwencji na dłuższą metę. Kompletnie się o tym później zapomni. W pozostałych odcinkach z minusów można było uświadczyć sporo flashbacków, sporo gadki. Plusy są przeważające. Dostajemy tutaj trening Rasengana, który był fajny. Postać Tsunade, która zmieniała się na naszych oczach w coraz bardziej pozytywną babkę. W sumie z takiej trochę co ma wywalone do takiej, że jej zależy. No i walkę Saninów, która miała kilka bardzo fajnych akcji. Czuć było zupełnie inny poziom niż w przypadku nastolatków, co niekoniecznie później będzie oczywiste. Muzyka oczywiście świetnie użyta, mroczna w przypadku Orochimaru, śmieszna gdy działy się pierdoły i tak dalej. Tutaj zawsze to jest plus. A jeśli ty byś chciał zostać Hokage, to musisz przywalić siłą Tsunade w ten przycisk subskrybuj, aż straci kolory i stanie się szary.